Hej, siemanko, witajcie na podziemnej wyprawie Koboldy i Katakumby. Oczywiście i tym razem szamanem będę grał, szamanem, któremu taką oto talię złożyłem. Całkiem ciekawą, całkiem pomerdaną, mam nadzieję, że się sprawdzi, bo mam tutaj jeden skarb, taki świetny. I mówię oczywiście o podwójnym aktywowaniu moich okrzyków bojowych. A jak widać, ja tych okrzyków bojowych tutaj troszeczkę mam. Mam. No nawet tutaj na początku coś ich mam, o tutaj już dwa golemy. Potem oczywiście mamy nefrytowe duszki, bo też pod sam koniec udało mi się zdobyć kilka tych jadeitowych kart. Także o kolejny okrzyk. To oczywiście fajnie może siąść z takim Kernem, Ają albo Sylwaną, także kolejne jakieś okrzyki, z tym też fajnie siada. No z żywiołakiem też, z tym zresztą też, Keltuzada mam nawet. No i jeszcze tą nową legendarną broń, która całkiem fajnie się sprawdza, powiem wam tak szczerze. Nie spodziewałem się tego, bo to takie głupie i losowe się wydaje, ale jest sporo takich u szamana kart, które dopalają naszych stronników chociażby. Także czy to 222 od murlockowych kart, po tej płetwie to się chyba nazywa, czy to jakieś tam rządza krwi, chciałem z angielska, niech będzie rządza krwi, także no działa to działa to, co ja dużo będę mówił. Taką talię mamy. Aha, i jeszcze też oczywiście, jak już miałem te drogie karty, tak trochę ryzykowałem z ich wyborem, ale w końcu ostatnim skarbem było to berło, także na nie liczyłem, tak szczerze powiedziawszy, no bo wiadomo, skoro mam tyle drogich kart, to chciałem ich koszt obniżyć. No i udało się. Mam jeszcze, to jest niezły żar Ragnarosa. Trzy takie kule raga po 8 obrażeń we wrogów walimy i tyle chyba, to takie moje skarby. Także fajne. No, chyba więcej nie ma co się rozwodzić, z tym typiorem jeszcze nie grałem. Nigdy, także mam nadzieję, że z nim pójdzie gładko, a jako ósmy przeciwnik mam nadzieję, że nie będzie Xol, którą oczywiście trafiłem grając szamanem. Szlak mnie trafia, jak tą Xol widzę, autentycznie jej nie cierpię przeciw niej grać, także mam nadzieję, że jej nie dostanę. No i że pokonam tego typiora, żebym ja dobił do tego ósmego przeciwnika. Mam nadzieję. Te karty takie słabiutkie dosyć. No ale już, a ja będzie za 5, a ten przyzwie 2 te murloki. Oj, to jeszcze mi przyszło. Nie jest źle, jest nawet okej. O, nie zagrał niczego. O, za Pryko. A, to on zabije tego mojego. No dobra, ale będą tamte. Czy też wyrwą? Jak to tam działa? No jak mówiłem, z tym nie grałem. Tylko tego chyba. A tym dobra, okej. Może być i tak. Ojejku, sekrety. Nie cierpię sekretów. O. No zaatakujmy najpierw. Nie ma, no to zróbmy tak, bo to okrzyki bojowe, nie działa na to, to świetnie, to atakujemy. Trzymany będę miał w kolejnej turze. Ten zadaje 2 punkty obrażeń. A, luzik takie. A tym bardziej, że to też wyrwało. Spoko. Ten 5 kosztuje. Ba. A jak przyzwiemy, to okej. A, zwolnijmy. Za dużo miejsca mam na stole. A tutaj 2. Wolę trzymać. Dawno tej karty nie widziałem. Ojejku, jak to wyrwało. Jeden. Mogę chyba przyjąć 5 na ryło. 7 znaczy się. Bo tutaj tego też bym zabił. To nawet okrzykiem wyrwałbym trochę. Ale wolę te okrzyki moje tutaj pierdyknąć. Potem będę mógł tego gluta dużego pod Aje zagrać. I się ich dużo przyzwie. No dobra, można tak zrobić. To ja zacznę od tego oczywiście. Zaatakuję, przyjmę na rybko i zagramy Aje. Będzie 3-4. I ona potem przyzwie 5-6. A ja będę chciał ją kopiować. Takie buty. 5 wyrwałem, trzeba uważać. To już nie zrobię tego mojego planu. Ale przynajmniej urodził się.
to już pograłem. Nie wszystko zdechło. To pograłem bez... A to mi zabije przecież. Oż ty tumanie pierdykane. No dobra, to chyba nie robię niczego w tym momencie. A i nawet dobrze, że tak zagrałem. Czy kurde, ten typior ma pełno takich kart AOE? Pierdyliard? Jak to wygląda? No tu mi się jakiś urodzi przynajmniej. Też oczywiście będę planował go zabijać w razie czego, ale to się nie uda. Takie buty, okej. Okej, takie buty mogą być. Robimy tak. Będę miał trzymany jeszcze potem. Trochę mało. Jeszcze mogę zagrać to. To może tak? Tak zrobimy? No to zróbmy tak. Trochę to szalone może się wydawać. Ale to całkiem dobrze wygląda. No dobra, tyle. Pełno kernów. No, taką jedną eksplozją to rady nie dasz. Okej, wygląda to dobrze. Wygląda to naprawdę dobrze. Jednego tylko zrani, mam nadzieję. Aha, tak jak zwykle to było, tak jak zwykle wyglądało, tu po 6, bo ja tutaj mam też dużo obrażeń. 24, no jeszcze mało, żeby wygrać, także spokojnie. Walimy, atakujemy, nawet to temu nie zagrywam. Chociaż dobra, niech będzie. Bo za chwilę może mi brakować miejsca na stole. Kurde, znów ten wulkan. Masakra. Tego zabijaj, ciulu. Trząs lawy? No pewnie raczej w tego. A nie, w tego, kurde. Ciekawe rzeczy tu się nam dzieją. Żaba. Żaba to mi nie siada w tym momencie jakoś szczególnie. Jeszcze nie mam jak zabić nawet z tym 6. Jakbym dołożył, to też będzie jeszcze mało. Ale zagramy sobie takiego. Zagramy sobie takiego. 10 masz jeszcze. 14. To trochę źle to policzyłem. Ale jednak się udało. Ten ostyk. No proszę, proszę. Całkiem dobrze to wyszło. Dość ciekawy przeciwnik, tak jak mówiłem. Pierwszy raz mi się trafił i spoko, pozytywne wrażenia. Wycisz i zniszcz wszystkich wrogich stronników. To jest głupie strasznie. Prowo, zastąp twoją rękę legendarnymi stronnikami. No mam sporo takich kart, powiedziałbym, martwych. Chociaż nie. Bo to losowe. Ja nie mam pewności, czy to będzie takie dobre, lepsze od tych moich. Weźmy to. Gramy, bierzemy kolejne fajne rzeczy. Trala bym sobie chętnie wziął, czemu nie? Zaatakuje zaklinaczka, przemień przyjaznego stronnika w żywioła K6-6. A, pojedynczo tylko zadziała. No nie, tutaj takie słabe. Ale tu nawet niezłe. Ale ja nie mam tych żywiołaków aż tyle. Aż tyle, żeby to brać. Czyli idziemy w to? Takie to niekoniecznie super, ale niech będzie. Taki tral to i na totem nawet może całkiem ciekawie działać. Czyli trafił mi się ten znowu. To ile jest tych przeciwników, kurde, jako ósmych? Na pewno więcej niż dwóch, a ja w kółko trafiam na Xola albo na tego. To jest jakieś głupie. Jakieś strasznie głupie. Czyli co, będę... No na pewno już nie wykorzystam tego zaklęcia, o tego. Bo będę po 5 wyrywał w każdej turze, a wolałbym tego uniknąć. W żabę będę zamieniał, być może jakiegoś tam jednego. Drogie karty, weźmy w takie tańsze, pójdźmy. O Jezu, nie kliknąłem. Się pośpieszyłem. I mamy tych typiorów. Jeden many, no nie przyszło nic takiego, co bym mógł zagrać.
Aj, zostawiłem sobie broń, mimo tego, że nie chciałem tego robić. O, zagrał kartę, a nie stronników. A nie do pałkę, bo on zwykle to do pałki grał. No, uwaga, uwaga, uwaga. O Boziu. To będę chciał zabić dość szybko. No i właśnie, to by było dobre. Ale po 5 bym wyrywał w każdej turze. I to 5 po stole i 5 bryło. Także mi to w ogóle się nie podoba. W ogóle, ten jak dostanie 2-2. Kurde, to najpierw dostaje, to nie zabije go tym. Nie podoba mi się to. O dobra, teraz go zabiję. Teraz go zabiję i chyba to zrobię. Myślę, że tak, bo to gówno będzie rosło. Tak, widzicie, najpierw dostał i dopiero wyrwał. Najpierw otrzymał dopałę, dopiero potem wyrwał. Także okidoki. Okidoki. No i zaczynają się dopałki. 2-12, całkiem duży taki. Ty to... Aha, przemieniasz się jak bohatera zaatakujesz. 2-2, to już... A no, trochę takie ryzykowne to. Dobra, zagrajmy. Nie spodziewam się, żebym to wykorzystał jakoś, ale niech tam będzie. Nie podoba mi się ten pojedynek, marnie go widzę. Chociaż ten łotrem wygrałem też z tym bohaterem w momencie, w którym zacząłem napierniczać te moje drogie karty jadejtowych, golemów i tak dalej. I tutaj liczę na coś podobnego. Ale to może potrwać mimo tego, że jest Aja. Tak, jaje gramy bankowo. 2-3, już tak lepiej, już tak lepiej. Tu będzie 4-4, także mogłaby przyjść kolejna, albo nefrytowe duszki też by mogły przyjść, kurde tam. No i tylko taki 4 się uchował i zginął jeszcze. A, przemień przyjaznego. No dobra. No i tego samego przemienia, bo tak, bez szału, bo jakby były drugi, to bym chyba nie przemienił. Ciekawe, dobre pytanie. Pewności nie mam, 4-2, ojejku. Ziaba by się przydała, bo Tajsera to może mi krzywdy tutaj narobić. Ojejku, jak ona może mi tutaj krzywdę narobić? Wątpię, żeby ten trafił, raczej będzie w to celowało. Ale skoro... Chyba trzeba spróbować. Chociaż co mi to da? Jakieś OE, żaba? Nie no, ryzyko. To już to prędzej, ale to wątpię, żebym trafił. Kurczę pieczone. Ojejciu. A spróbujemy? A zaatakuje bryło. Zobaczmy, co się pojawi. Daj stronnikom przeciążenie. Umieść po jednym losowym stronniku z ręki każdego gracza na polu bitwy. Nie, to nie u mnie. Przeciążenie. Ojejku, tutaj nie głupie rzeczy. No dobra, zobaczmy, może tu trafi. Tego trafił. Ja pierniczę, ciężko to widzę. Chociaż te moje drogie karty, jak mi przyjdą, to może być okej. Okay. No kurczę, kurczę. Nie. To za chwilę źle się dla mnie skończy. Chyba, że to się gówno przewinie. Czemu ja tak brzydko mówię? Nie wiem, niedobry jestem. Boję się tego, że Tajserka nadobiera temu dziadostwu dużo AOE różnorakiego. To będzie oczywiście problem. Aj, zaryzykowałbym z tym, ale to jest też ryzykowne. Aj, do pałki. Dobra, totem. Jakbym to rzucił, no to wszystkich... Nie, no to bez sensu. Zróbmy tak. Ile ty masz tych kart? Bo będą ci się już palić. Zaatakujmy tego. Wulkan, okej. Okay. Przekształcenie. O, dobrałbym kartę może. Wulkan jest okej, okay, ale pytanie, co ja tutaj zabiję? Wolałbym nie zabijać tych dużych jego.
Albo dobra, rozdamy to. Ryzykowne dosyć, ale niech będzie. No tu masz celować, kurcze pieczone. Ale zabił tamtego chociaż i Sera jeszcze żyje. Sera jeszcze żyje. Ten mnie trochę bije. To temu już nie mamy. No jak to bym wziął, no to też nie jest zbyt dobrze. Kurde, totalnie nie mam co tutaj robić. Mogę atakować tego, bo on ma 8. Atakować, rzucić. 4-4. Jak berbą, to się tutaj zabiją, wymienią. No dobra. No wolałbym go inaczej zupełnie wykorzystać, ale kurde, nie mam co grać. A mam już kurde w mordejerze 29 zdrowia. To jest strasznie malutko. Nie spojrzałem, co mu się... No kurde, co mu się spaliło. O kurde, no nie tak to miało wyglądać. 21, ja pierniczę. Marnie to widzę. Jest Sylvana. Nie mam czasu na gierki. Dobra, zagrajmy tak. 17 zdrowia. To losowo będzie. No żebym to ja nie wyrwał, kurde. Kurde, duch przodków. Jakby tak na Sylwankę mi się trafiło, zaryzykuję, chociaż wątpię. A kurde, na tego. Po 3. Mogę zaatakować. 17. Kurcze pieczone. O dobrze, palą mu się kolejne karty. Ciągle za 0 wyrywam. Ojejku, ten jak już dostanie tutaj będzie bił, to będzie problem. Ojejku, i sen jeszcze cofnij stronnika do ręki właściciela. No nie, no kurde, ten. Czemu mi się no coś nowego nie może trafić? Ojejku! 11. 7. Nie, no nie do wygrania to chyba. Ile ja mam teraz? 8. O Boziu. No to zabije mnie w kolejnej następnej turze. Nie mam jak tego zrobić. Chyba, żeby zaryzykować. Jak cofnę, to po 5 będę wyrywał od każdego. To się nie podleczę. Mogę rzucić ewentualnie to. Co mi to da? No niewiele mi to da tak naprawdę. Po 5 będę wyrywał. Ja się nie mam jak leczyć. No nie. W żaden sposób, to jakbym tych cofnął, to bym na pewno zginął, to ja nie mogę tego zrobić. Mogę jedynie zaryzykować zrzuceniem tego żaru. Bo jakbym tak trafił to bym jeszcze żył. Ale czy ja to trafię? Czy ktoś wierzy w takie rzeczy? Chyba nikt w takie rzeczy nie wierzy, ale spróbujmy. Wow, prawie dobrze. Jest 7, mamy skarb, dobierz kartę, zapełnij twoją rękę jej kopiami. Kurde, jest 7, no nie mam jak się podleczyć. Mogę? Nie, też nie mogę, no to dobra karta mi jakaś potrzebna. Błyskawica, dobra, błyskawica mnie ratuje. Błyskawica mnie ratuje, bo zabijemy... No to musimy zabić, myślę. Jest 1, 3... No to jeszcze kolejną turę przeżyję, aczkolwiek zostanę na 1-3 na 3 zdrowia. Na jednym. Uwaga, na jednym. Czy coś jeszcze się podzieje? Nie, spokojnie, jeszcze gramy. Jeszcze, ojejku. Znowu to badziewie. A to nie starczy. Bo jak to przejdzie przez to, no przejdzie. Mógłbym też tego zabić 3 atakami. Mógłbym też Sylwanę tutaj 2, a to mi nie starczy. Nie starczy. Kurczę. To skarb chyba. Idziemy w skarb. Może jakiś skarb będzie, który mnie uratuje. Chociaż wątpię, szczerze powiedziawszy. Tylko, że on już mi zada tutaj jeden obrażeń, to musiałbym się leczyć. Odkryć legendarnego przyzwit w jego kopię. No dobra, spróbujmy. Coś, co mnie podleczy, szarża. Kosztuje 1 mniej za każdego przyjaznego.
Dodaj zaklęcie do twojej ręki. Bo szarżą bym zabił tego. Ale to ja się muszę leczyć. Ja się nie mam jak podleczyć. To i tak zginę. Dodaj losowe zaklęcia. Ale to potem pewnie go nie zagram. Nawet jak to będzie jakieś leczenie. Także przegrałem niestety. Chyba żeby... co ja mogę dobrać? Nie no, tu jest 5, to nie wyrwę. To jednak ta szarża. To idźmy w to. Bo musimy zabić tego. Teraz nie będę dostawał. To poproszę prowo. Nie ma, ale będę jeszcze żył. No jest 5. Okej, żyję z jednym punktem zdrowia. Znowu ona. Spoko. Kurde. Tylko nie odkryj czegoś. Dobra, gramy jeszcze. O, to mnie ratuje. No, będzie dużo prowokacji. To musimy zagrać. Tu po 2. Zagrajmy też tutaj. Tu już jest po 4. Zaatakuję tego. 5, 6. Kurde, czemu oni tak dużo tego mają? No dobra. Weźmy tego. Jak jakiegoś zaklęcia nie rzuci, to jest nadzieja, że ja to jeszcze zrobię. Chociaż jeden zdrowia, no nie wiem co ja bym musiał. No trala musiałbym dobrać. Tral mnie może uratować. Jejku, temu... Aha, myślałem, że wszystkim. Jednemu to tam jeszcze okej. Okay. Dobra, gramy. Jeszcze gramy, spokojnie. Kurde tam, straszy. Aje, to jest dobre. 4, to jest 4. Tutaj tą Sylwanę, ale to Sylwana kurde mnie nie ratuje, bo jak przejmę tego, to on będzie bił po 1 i zabije mnie tutaj. Ja będę chciał tym zabić chyba to. Mam też tą 4. Jak rzucę tutaj, będzie miał 3 ten. Mogę też rzucić tutaj. No dużo prowokacji będzie. Bo jak dam tu, to zabiję tamtego większego. I wtedy tamtego też zabiję. Czyli wszystko zabiję, znaczy te 2 drakonidy zabiję. Ale jak rzucę tutaj, to też je zabiję. No dobra, tak lepiej będzie. Tak jednak będzie lepiej. 2-5. Uwolnij mnie! Zaatakujmy tego. Tego dajmy... Tu czy tutaj? 2-4. Nie no, tym będę chciał atakować. Dobra, tak zróbmy. Ma 12, niech będzie. Teraz atakujemy tutaj. Dobra, spokojnie, jeszcze gramy. Na stole 23 obrażeń, trochę mało. Daj monety. No dobra. Kurde, znowu jakieś monety. Aha. Jakbym go zniszczył, czy on się mi przyzwie z prowokacją? To jest dobre pytanie. Na pewno zaczniemy od tego, bo zbyt dużego wyboru to ja nie mam. W tym momencie 23. 5. Tu nie mam jak zabić wszystkich, kurczę pieczone. A monety ja mam. To tu na pewno tego zabijemy. Żeby on mnie nie bił. Jakiego ty mi tu przyzwiesz, gościu? Nie, no nie chciałbym tego jednak zabijać. Tutaj też zabijemy. O cholerę mi tyle tych monet, nie wiem. Zagramy tą Sylwanę jednak. Ale nie tak może.
Najpierw tak. Mam 4, ale to będzie 7 na stole. Kurde, ale to jest duże. Ale nie, ja wodne, bo liczę, wiecie na jakie liczę. Oho, na leczące liczyłem, ale taki też może być. Dobra, spokojnie. Gramy jeszcze. 29, kurde, mało, żeby to zrobić. Nie wiem, co by mi się tutaj musiało pojawić, żebym ja to zgarnął. O kurde. Dobrze, że on w takiej kolejności... Oż kurde. No to po grze niestety. Zastąp legendarnymi. To jakiegoś leczenia bym potrzebował. On ma tu 4. Jakiegoś leczenia bym potrzebował. O, no ta, tylko leczenie jakieś mnie ratuje. Okrzyk podwójny, czekajcie. Cholera, no nie ma żadnego. No jest prowokacja, ale jest 5 na stole. To on chyba go nie liczy jako swojego. Także mnie zabije, kurde, w kolejnej turze. No niestety. No to się liczy czy nie? Ciekawe jak to jest. Wyrwę teraz po jeden? O, kurde tam. Szkoda. Nie mogę tym szamanem. 3 razy już byłem. No ta, po 7 w mordę jeża i nie mogę pokonać. Głup jak sola, teraz ten. Nie narzekam, aczkolwiek chciałbym, żeby coś w tym momencie było do odbierania jak na arenie, a nie taka pustka. Smutne to troszeczkę. Tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.